Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Wasze działanie niczemu dobremu nie służy. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał tego, co jest w Radiu Szczecin. Pomyślcie sobie, co by czuł, oglądając dziennik telewizyjny jak za Urbana, który codziennie pokazujecie. To jest prawdziwe dziedzictwo polityczne Jana Pawła II. Pomyślcie, co by mówił, gdyby słuchał o chamskiej Hołocie. To wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego. Gdyby słuchał Janusza Kowalskiego, który mówił o skundlonej opozycji. Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? A poseł Żalek i szybka ścieżka? Wam się to wszystko klei? Wy uważacie, że pomagacie? Jakiej wy sprawie służycie? Wy jesteście faryzeusze. I dlatego my do waszej akcji się nie przyłączymy.